Gramy na Maxa, czas na recenzję Horizon Forbidden West. Razem ze mną w studiu Mateusz Zdanowicz, przed mikrofonem Mateusz Świdut. Gra pojawiła się 18 lutego bieżącego 2020 roku na PlayStation 4, co ciekawe, jak i na next-genowym PlayStation 5. Gra jest w pełnej polskiej wersji językowej, czyli też również mamy głosy polskie, pełny dubbing. Możemy oczywiście też grać po angielsku, jest to do wyboru w opcjach. Producentem i wydawcą jest PlayStation, producentem Guerrilla Games, ale wydawcą w Polsce PlayStation Polska. Tak więc chyba możemy już zacząć. Tak, możemy. Po tych wszystkich takich suchych faktach. Można powiedzieć w skrócie dużym, że Horizon Forbidden West jest tym, czym miało być dla mnie przynajmniej Horizon Zero Dawn. Czyli twórcy wzięli wszystko to, co było złe albo niedopracowane i przerobili to, albo zupełnie aż tak rozbudowali, że się wierzyć nie chce, że powstała naprawdę świetna gra. I jak dla mnie to jest, no bo ja jakby przeszedłem kampanię, ukończyłem już kilkanaście misji pobocznych, to nadal jest mało, bo tych misji jest naprawdę dużo. Zebrałem też już ze trzy rodzaje znajdziek, także no już sporo zrobiłem w tym świecie i uważam, że naprawdę to będzie jedna z najlepszych gier roku, spokojnie. A nie trzeba się martwić, bo po przejściu kampanii fabularnej można wrócić do tych wszystkich zadań pobocznych, tak więc jeśli chcecie się skupić na tym, żeby poznać historię Aloy, no to jest taka możliwość. Tak, to możecie przejść samą fabułę, możecie jechać samą fabułą i to jest też duży plus tej gry, że ta sama fabuła nie jest rozwlekła, nie trwa za długo, co jest bardzo fajne. W kilkanaście godzin spokojnie kampanię przejdziecie tam z garstką zadań pobocznych. I chciałbym zacząć od pierwszego minusu. Ponieważ to będzie taki pół minus, bo dla osób, które grały w jedynkę i przeszły jedynkę, to tak naprawdę powinny przesunąć o kilka minut ten materiał, bo ja nie skończyłem jedynki, ani ty, Mateuszu, też nie skończyłeś nie, jedynki. Ale ja wiedziałem, więc to taki disclaimer. Oglądałem jakby podsumowanie fabuły na YouTubie, takie wiesz, nie to co masz w grę, bo podsumowanie fabuły, jak zaczynacie dwójkę, jest, ale ono jest strasznie spłycone. No dwie minuty. Tak, tam dużo nie jest powiedziane, więc jak nie znacie fabuły jedynki, to faktycznie pierwsze godziny Forbidden West mogą być takie, że trochę się będziecie czuli zagubieni, bo to chciałeś pewnie powiedzieć, tak? Tak, chciałem powiedzieć właśnie, że sam prolog i w ogóle pierwsze te zadania, w których natrafiamy też na, może to trochę spoiler, ale wolę uważać, natrafiamy na znajomych z jedynki, jakby wymuszają od nas znajomość tego wszystkiego, co tam się działo i różnych niuansów, które działo się przez całą grę w jedynce. Więc nie chodzi o zakończenie, czy też jakieś główne elementy fabularne, ale też takie niuanse w relacjach z tymi postaciami drugoplanowymi. Forbidden West to też jest taka bezpośrednia kontynuacja, tak? Taka totalna, że po prostu kończy się jedynka i zaczyna się dwójka. Nie ma tu żadnego przeskoku ani niczego. To po prostu jest jakby kontynuacja tej gry, tylko po prostu jako nowe wydanie Horizon Forbidden West. No to nie jest tak jak Uncharted, tak? Że miałeś trójkę i potem no czwórka to już niby jest co innego. Tutaj twórcy wręcz wymagają od nas, żebyśmy właśnie te wszystkie rzeczy znali. No tak, i ode mnie jest jakby ten minus taki, że twórcy też nie dają możliwości tego, żeby zapytać się te postacie, że często w grach są takie zabiegi i one nie są jakby obowiązkowe, tak? Nie musimy z tego korzystać, ale szczególnie na przykład w Mass Effect'cie, który jest dobrym przykładem, bywało tak, gdy już byliśmy w dwójce czy w trójce, że mogliśmy się zapytać, a i nie pamiętam, czy możesz powiedzieć mi więcej o tym i o tym. Tutaj czasem się zdarzają takie elementy, że powiedz mi więcej na ten temat, ale to nie jest taki background, który tak, nagle nam w kilku zdaniach streści to, aha, to jest ta osoba, którą lubiłem, nie lubiłem, z którą miałem przygody i teraz tak lub inaczej powinienem się do niej zwracać, a całkiem sporo tego tutaj jest, bo może to też będzie spoiler, ale w pewnym momencie w grze trochę zmienia nam się cała rozgrywka, bo mamy ten obóz, do którego wracamy na kolejne misje, czyli mamy taką, no mamy bazę, znowu porównanie jak z Mass Effectem, ale taką Normandię, gdzie mamy właśnie tych swoich przyjaciół, którzy mogą do nas dołączyć, mogą się tam przesiadywać i też z nimi budujemy te wszystkie relacje, których w jedynce, na tyle, na ile oczywiście grałem, tutaj dodam, one były raczej takie płytkie, te rozmowy nie były jakieś angażujące. Tak, no.
Tutaj Aloy jest bardzo taką rozwiniętą postacią, postacią, która ma trochę więcej teraz do powiedzenia, która czasem się wkurzy, czasem ją coś zadowoli, ale głównie to chciałaby biec do przodu i na nic nie zważać. Mam takie wrażenie. Ale faktycznie te interakcje pomiędzy różnymi postaciami zostały tutaj wzbogacone. Jest tego tutaj dużo, dużo więcej. I zarazem największy plus dla mnie, obok tego największego minusu, jaki znalazłem, to, że wszystkie te interakcje są okraszone przepięknymi, oszałamiającymi cutscenkami. Wszystkie są wyreżyserowane, nawet jeśli chodzi o najmniejsze zadanie poboczne. Tak. I te twarze szczególnie, które chyba w jakiejś super technologii zostały zarejestrowane i przeniesione do gry, są wręcz takie fotorealistyczne. Ja często miałem tak, że zamiast skupić się na tym, o co chodzi w tej konwersacji, to patrzyłem się na te twarze, mówię, no tak, jak to wygląda? Cutscenki w Horizon Forbidden West to są najlepsze cutscenki, które stanowią teraz dla mnie taki jakby wyznacznik tak tego, jest. Jak to może dobrze wyglądać w grach wideo. No są do tego stopnia dobre, że często w dialogach postać nie musi nic mówić, tylko tam zmruży oko w specyficzny sposób albo zrobi jakiś grymas i my wiemy, co ona czuje w tym momencie, więc to jest naprawdę fenomenalnie zrobione i nawet właśnie tak jak powiedziałeś, jakiś głupi side quest też ma cutscenkę, która jest normalną rozmową, która wygląda jak prawdziwa, więc to jest fenomenalne na pewno. Horizon to też po prostu jest dużo więcej tego wszystkiego, co mieliśmy w jedynce, bo tam głównie kaniony i takie sprawy, jeśli chodzi o otoczenie, a tutaj i mamy jedynka daleki to był, zachód. Jedynka to był bardziej taki powiedzmy taki środkowe stany, właśnie te takie jakaś może Montana, trochę takie bardziej pustynne rzeczy, a tutaj właśnie mamy więcej tych biomów tak zwanych, tak? Czyli mamy ten bardziej taki stepowy, mamy ten pustynny, swoją drogą piasek wygląda fenomenalnie w tej grze, mamy śniegowy, tak? Mamy taki dżunglowy bardziej, mamy taki z sekwojami, więc i to wszystko jest bardzo naturalnie też połączone, te regiony. To nie jest tak, że nagle o, tu mamy linię i tu się zaczyna od razu na przykład śnieg, a tu był przez chwilę pustynia, więc to jest wszystko takie bardzo fajnie, naturalnie połączone są te środowiska ze sobą. No i wyglądają też pięknie, mimo że to nie jest... Czasem widać doczujące się tekstury na PS5 na przykład nawet, czy jak na przykład jesteśmy w powietrzu i szybujemy na tej naszej lotni z jakiejś góry wielkiej, to też widzimy, że mgłą bardzo fajnie ukrywają twórcy tutaj to niektóre tak, braki. To tak. Ale jakby wizualnie i przede wszystkim jeżeli chodzi o artystyczny projekt tego świata, no to wygląda fenomenalnie ta gra. Jeżeli chodzi o jakieś tam ruiny, które leżą, jakieś tam wraki ogromnych maszyn, to no, ten świat wygląda bardzo, bardzo pięknie. Mamy tutaj oczywiście dwa tryby, jeśli chodzi o PlayStation 5. Ty zapewne grałeś w trybie... Ja grałem non-stop praktycznie w trybie 60 klatek. Dosłownie na moment włączyłem ten 4K tryb i jest... No jest... I myślę, że stąd wynika ta różnica, że czasem rzeczy ci się doczytywały, bo jakby gra skupiała się na tym, żeby zapełnić pełną płynność. 4K też się doczytują troszkę. Ja jakby, ale nie tak wiem, w tle, może wiesz, jestem tak daleko. Zbyt wyrozumiały, ale jakoś tego nie zauważyłem. Także mamy duże rozwinięcie wszelkich broni, a wręcz bardziej gadżetów, tak? To znaczy rozwinięcie tego koru gameplayowego związanego z walką polega na tym, że po pierwsze mamy chyba trzy rodzaje nowe broni, bo mamy, jak to się, kurczę, nie pamiętam tych nazw, bo te nazwy są takie pokręcone, szczególnie w polskiej wersji, nie? Ale mamy na przykład oszczepy, którymi możemy rzucać i wybuchają. No, takie. Nie tą naszą włócznię podstawową, nie? Tylko no, takie nie. Tak, rzucania. O tym mówię, co ty teraz. Nie było chyba jeszcze, wydaje mi się, czy była? Był ten taki jakby pseudo kusza, bo ja nie grałem w jedynkę, więc nie pamiętam, co tam było, czego nie. Jest taka jakby kusza, którą Aloy trzyma pod ręką jakby i ona trochę działa jak strzelba, trochę jak karabin, takimi wielkimi bełtami strzela. Więc są bodajże trzy nowe rodzaje broni, ale drugi aspekt to jest też zupełnie przemodelowany rozwój postaci. Mamy tutaj teraz sześć chyba drzewek talentów i naprawdę możecie sobie wyspecjalizować Aloy tak jak chcecie, że naprawdę możecie być albo wojowniczkami, które jakby, no, że Aloy sobie wbiega na Rambo zupełnie, bo macie rozwinięte drzewko i łuku, i walki wręcz, tak? Bo teraz mamy też kombosy do walki wręcz i tych jest naprawdę sporo. Albo możecie się specjalizować w skradaniu, na przykład w pułapkach i też otrzymujecie w tych drzewkach, bo te drzewka talentów to nie są tylko talenty, plus 5 punktów obrażeń do pułapek ognistych, tylko dosłownie każde drzewko talentów, każde, nawet związane z medycyną, odblokowuje wam jakieś nowe przedmioty do używania w walce. Więc to jest bardzo fajne, że te jakby drzewka talentów są... No, znaczące, tak? To nie są tylko jakieś tam pasywne bonusy. Jest tego naprawdę całkiem sporo, ale zarazem to, o czym mówiliśmy na samym początku, zadania poboczne. Tutaj za zadania poboczne dostajemy oprócz jakby wyposażenia często... Często bardzo dobrego wyposażenia, tak też warto podkreślić, bo w jedynce to było tak...
Średnio z tym. Dostajemy punkty właśnie umiejętności za każde takie zadanie, tak. Przez co mimo, że tych drzewek mam całkiem sporo i one są rozgałęzione mega, to szybko możemy dodać sobie całkiem dużo tych umiejętności, no tak, i rozwinąć to wszystko. Ja po samym... Że, oczywiście, jakby gra nagradza bardzo za to, że dużo rzeczy robimy w niej i wtedy nam będzie dużo, dużo łatwiej, bo również mamy masę bossów i bossów, które są na tyle trudne do pokonania, że tutaj w sumie nawet nie chodzi o nasze umiejętności, a o dobry rekonesans i sprawdzenie tych czułych punktów. Co lepiej strzelać, czy tak może odstrzelić broń, potem użyć tej broni, ale to nie zawsze jest takie łatwe. Pierwsza walka z mamutem, który pewnie każdy widział, bo to było w jednej z prezentacji, tylko pierwsza walka z nim jest w innym miejscu zupełnie, jak, no nieważne. W każdym razie to było niesamowite doświadczenie, bo to był pierwszy aż tak duży boss, ta maszyna. I to, ile tam się dzieje, ile rzeczy trzeba brać pod uwagę, no ta gra często nam przypomina, szczególnie właśnie w tych większych walkach, chociaż nie tylko w tych największych, bo są też takie potwory, znaczy maszyny przypominające tyranozaury, ale takie mniejsze, one też są bardzo trudne. Ta gra na normalu jest naprawdę wymagająca, potrafi być bardzo trudna, jeżeli gramy tak otwarcie, jak w Asasyna powiedzmy, tak, a wbiegnę sobie w tych wrogów, tam pozabijam ich, spoko. Tu naprawdę trzeba wiedzieć, w co celować, tak, w tej grze. Tak, no bo uderzenie w nieczułe miejsce tak naprawdę niewiele zmienia. Nawet powiem wam na easy, bo sobie zmniejszyłem na pewien czas na easy, żeby po prostu, bo musiałem się spieszyć z fabułą do poradnika i grałem chyba przez 4 godziny na easy. I nawet na easy te walki trudniejsze są trudne. W sensie naprawdę prawie umarłem parę razy na najłatwiejszym poziomie trudności w tej grze, więc jest to naprawdę bardzo fajnie zrobione, jeżeli chodzi o poziom. Wniosek taki, że jeśli nie będziecie celować w czułe punkty, to nic nie zrobicie tym. Tak, ale to jest tak, jest tak fajnie zaprojektowane, że ona ci bardzo dobrze pokazuje, w co powinieneś strzelać. Nawet jak nie podświetlasz, nie analizujesz. No tak, bo mamy jakiś zmysł. Jakiś zbiornik paliwa jest jaskrawo żółty, nawet jak wiesz, nie użyjesz tego zmysłu, nie? Więc i tak jest bardzo fajnie to zaprojektowane. Chciałbym jeszcze na koniec dodać trochę o walkach może z samymi ludźmi, bo tutaj jakby... To jest dla mnie jedyny minus tej gry, tak naprawdę. Nie ma takiego poletka szerokiego do tego, żeby na różne sposoby podejść. Jeśli będziemy podchodzić skradankowo, to wszystko jest wygrane. To tak? Jak w Asasynach, nie? Nie ma zupełnie jakby żadnego wyzwania. Czaisz się w trawie, wrogowie są głupi jak nie wiem co, czyli ktoś umiera przy nich powiedzmy, a oni idą, o no ciało leży, no cóż. A z drugiej strony, jeśli mamy jakichś wrogów, którzy też mają łuki, ale zarazem też z nami walczą, no to też jesteśmy trochę na przegranej pozycji, jakby nie możemy sobie w jakiś Znaczy, żeby nie było, wrogowie z łukami są o wiele słabsi niż my, czyli jakby my ich raz trafimy w głowę, tylko to jest, co jest fajne, też trzeba rozbijać często pancerz wrogów, tak, czyli jeżeli ktoś ma hełm, to musimy celować w ten hełm, bo potem jeden headshot wystarczy, żeby zabić przeciwnika ludzkiego, nawet jeżeli był trochę lepszy, tak, więc to jest fajny aspekt, ale ogólnie walka z ludźmi jest no po prostu nudna, szczególnie już w późniejszych fragmentach przygody. Tak więc wydaje mi się, że czas na podsumowanie i wystawienie oceny. To ja pierwszy chcę. Proszę. Dla mnie to jest 9 na 10. Naprawdę gra, w której się świetnie bawiłem, a ja jestem człowiekiem, który jest trochę zmęczony open worldami. W porównaniu z Assassin's Valhalla, jakby przebrnięcie przez główny wątek było czystą przyjemnością, potem można sobie spokojnie robić zadania poboczne, które są naprawdę świetne, mają fabułę ciekawą. Nawet jeżeli są w praktyce tylko idź i zabij potwora, to jest obudowane bardzo fajną historyjką często. Design maszyn, walki z maszynami, no fenomenalna rzecz po prostu. Chyba najlepsza, jeżeli chodzi o taką walkę po prostu w grach open world, moim zdaniem. Bo trzeba się starać, nie jest za łatwo, ale też jak coś robisz źle, to jest twoja wina, a nie wina gry, że coś jest trudne, więc to też jest bardzo dobre. Realizacja, jeżeli chodzi o taki poziom po prostu budżetu, jakości, cutscenki, nie tylko cutscenki, ale projekt świata i nawet główna fabuła, która jest interesująca, bo to też nieczęsto bywa w takich grach. Nie jest jakaś super porywająca, ale ciekawi mnie, co się stanie jakby w przyszłości tej serii, tak powiem. No, jest naprawdę fajnie poprowadzone i 9 na 10 po prostu. Fenomenalna gra. Zgadzam. A jedynka, przypomnę, jedynka to było dla mnie takie 6, 7 może max. Nie. Tak samo, zgadzam się. Ode mnie też będzie 9 na 10. Od jedynki odpadłem przez tą fabułę, która jednak i te cutscenki, to wszystko jak było zrealizowane. To jestem graczem, który jednak stawia historię na pierwszym miejscu i to, co stało tutaj mi dowiezione, dodatkowo dając przerywniki filmowe i te rozmowy, które stały się teraz benchmarkiem, takim wyznacznikiem tego, jak to powinno być realizowane w grach wideo. Obszary, które zwiedzamy, zachwycają. Bitwy z wrogami, bossami zachwycają.
poziom trudności, który... Nie wspomnieliśmy jeszcze w ogóle, ale to już... Bo są jeszcze w ogóle na przykład jedne z aktywności pobocznych, to są takie kotły, nie? Które niby tam takie wielkie fabryki produkcyjne maszyn podziemne. I to są też lokacje fantastycznie zaprojektowane, a propos obszarów, ale to już... Przepraszam, że przerwałem. Powiedzmy po prostu, są fenomenalnie zaprojektowane i to powinno się łączyć tym wszystkim. Bohaterowie, których da się w końcu polubić i po prostu nawiązać jakąś większą relację. To, co mi się nie podobało, to właśnie to takie wprowadzenie, czyli wymaganie ode mnie, że wszystko muszę wiedzieć. Ale to jest tylko... No niestety. Zarzut dla osób, które nie grały w jedynkę lub ja chciałem przejść jedynkę, ale po prostu odrzuciła mnie ona. Tak samo będzie w God of War Ragnarok, nie? Jak nie znasz, to niestety, bezpośredniej kontynuacji. Przeciwnicy ludzcy to raczej taki średni element. Nie powiem, że mi się nie podobało, ale po prostu za mało tutaj takiej różnorodności w tym, żeby z nimi w jakiś ciekawy sposób, tak jak właśnie z mechami walczyć. Ty powiedziałeś o niedoróbkach graficznych, ja tego nie zauważyłem, tak więc to do moich minusów nie wrzucam. Po prostu chodzi o to, że fajnie by było, gdyby te gry od PlayStation w końcu zerwały z PS4. Ja rozumiem, że to no, jest ogromna baza użytkowników i ludzie chcą grać też na PS4. I te gry wyglądają bardzo dobrze na PS4 i to jest jakby godne pochwały też. Aczkolwiek nie mogę się doczekać jakiejś gry takiej AAA, takiej od tego największego studia Sony, która będzie tylko na PlayStation 5. Bo to by było ciekawe. Tak więc... Wspólnie 9 na 10 odgramy na maksa dla Horizon Forbidden West. Zdecydowanie polecamy ten tytuł zarówno na PlayStation 4 zakładam, jak i na PlayStation 5. Dziękujemy PlayStation Polska za dostarczenie kopii do recenzji.